Normalnie poszła kierownica, aż mnie wyrwało w takim ciężkim miejscu. Taką siłą trzeba być, nie? Ty chyba jedną ręką trzymałeś. Słuchajcie, Eryk testuje cebulę na kole. Czy pójdzie? Nikt go nie mógł wyrwać. Jerry próbował. Tomek próbował. Nikt go nie mógł wyrwać na kółko. Taka cebula ciężka jest. I nie wiemy, czy to kwestia napędu, zmiany zębatek, czy synchronizacja gaźników, nie? Nie chcę, nie? Słaby jest. Wyrwie go na koło, czy nie? Czekaj, musiał się wprawić. Idę tam, na pole. Pewno pójdzie. Będzie próbował na polu. Łocie, panie! Pieł, kurde! Dobre! Czy cebula pójdzie na koło, pany? Eryk. Troszkę, oj, słabo, słabo. CB500 za ciężka jest. Oja. Czekaj, spróbuję z kolana. Oja, eny. Słabo. O, patrz. Coś mu wychodzi, ale... Na tylną ośkę. O, popatrz! Ja wierzyłem w Eryka. No widzisz, idzie na koło. Pod górkę będzie ci lepiej. Ten poprzedni raz był lepszy. Co Filip zrobi? No Eryk, dajesz. O, pięknie. Tak, to tak. No i Tomek idzie, patrz na koło. Ciężko, nie? No. Ciężko wyrywać. Ciężko, ale za jaki to jest motyw. No weź kurwa spróbuj. No. Także Tomek, trenuj, trenuj. Rzadko to se strzelisz z gazu i ona kurwa wstaje bez niczego, nie? A tu jest kurwa walka w chuj. A tu musisz... I weź sobie stań na jedynce i lekko gazu, zobaczysz jak od razu podnosi te przodek do góry. Ja mojego z dwójki jedynka to plecy bym miał. Raptora. Przodek nagrywaj! Bo mi się bateria skończyła. No to ci wymienię. Jedynkę na dół? Tak. Jedynka na dół. Tomek na CD. O cię. Tylko nie wyglep. Się boję o niego, z gazą. No teraz to po rozruszniku. Nie? Nie?
Na luz daj! Na luz! Na luz! Jest na luzie? Ale bez ci po... i bez sprzęgła! To teraz ją sprzedasz? Ty! Bez dzisiaj... gazu! Teraz żeś go dolał! Nie! Musi podejść właściciel. Fajny. Jest. O cię, Tomek! Na stojąco nie, bo się wyglebi jeszcze. Ło kurde! Aż się zdziwił chyba, co? Dobrze, Tomek. I co kupujesz? A na siedząco jak już to... Ale się trzęsiesz cały ty! Jak na siedząco to bardziej z tyłu na kanapę musisz usiąść, nie? A na stojąco jest lepiej jak się zaprzesz nogami o te. Co kupujesz? LTZ czy LTR? Nie wiem po ile to chodzi. Różne mają ceny, nie? Tam 17, 18... No ale wiesz, już gówno kupisz najtańsze, że później kurwa będziesz wkładał w to, nie? To co na majówkę byliśmy, to wchodziłem bez problemu na Białym Boże, nie? A teraz co byliśmy, to nie mogłem ją wygać na Białym Boże, nie? Zjechałem daty, rozebrałem dwa ząbki na rozrządzie przestawione. O! I to mówisz, że to dużo dało? No moc stracił. Moc stracił. No, już nie pracowało, wiesz, no. Tak miało, nie? A nie wiem czemu, muszę zaś sprawdzić jeszcze jeden gdzieś tam wyjazd i dopiero znowu rozbiorę i sprawdzę, czy się nie przestawiła znowu. Jak się przestawiła, to kupię nowy rozrząd, wymienię rozrząd. Jak rozebrać, to nie chciałeś odrobić? To zupełnie inaczej się jedzie. No łańcuch ile? 100, 200, nie? No łańcuch i całe te, nie? No napinacze i... To Jerry, szukaj za Tomka teraz sprzęta. Jest fajnie. Za 58 widzicie? Za ile? Za ile? Kurwa, 15 przydrzewek chrustu człowieka by to kosztowało. 58. Ale za TZR7. Jedziemy? Jedziemy coś zjeść. Ale ta LTR gada, ale jaki wydech ma tam, ja pierdzielę. Same rasowe maszyny. Tylko teraz jeszcze Tomek musi wymienić cebulę. Co ono będzie w grudniu? Rok jak ją kupiliśmy.
Także będzie wystawiona na lipca.